Halo? No dobra, no to już odpaliłem tamto. Problem jest taki, że wszyscy czekają na tym drugim, ale chyba zaraz się zorientują. Ja tam napisałem, że trzeba. Wiesz, i tak w tej chwili to co mówisz, to się nagrywa, więc jakby ważniejsze jest to, co ludzie obejrzą później, niż ci, którzy mieliby tutaj na żywo. Więc szybko można improwizować, to po prostu możesz tam powiedzieć, jak ci mijają dni na wolności od ostatniego czasu. A jak tylko pojawią się ludzie i jakieś pytania, to ja po prostu, wiesz, będę czytał, tak żebyś, wiesz, maksymalnie po prostu, żebyś ty mówił, no. To tam mów, co od siebie. No, wiesz, niestety bardzo ubolewam nad tym, że z wieloma ludźmi, którzy pomagali mi i przez ten długi okres 3 lat i starałem się jakoś pomagać też obecnie, nie mogę się osobiście spotkać i im podziękować, bo odzew jest ze strony bardzo wielu moich przyjaciół, ale też osób, których nie znam osobiście, naprawdę ogromny i bardzo się cieszę, że pomimo całej mojej sytuacji, pomimo faktu, że no przecież delikatnie mówiąc byłem przedmiotem nagonki, czarnym ludem i w ogóle w mediach opisywany byłem w większości mainstreamowych czarnych barwach, no to czuć ogromne wsparcie, czuć ogromne wsparcie też tych ludzi, którzy nie zawsze i nie do końca muszą podzielać moje poglądy, ale jednak uważają, że sprawa wolności słowa jest warta wsparcia w Polsce. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że tam no, sporo pozytywnych komentarzy pod tą naszą rozmową, którą tam żeśmy odbyli. Tak, i jeszcze raz za tą rozmowę dziękuję. Myślę, że wyszła nieźle, choć przepraszam, że z mojej strony były takie warunki techniczne, a nie inne. Rozmawialiśmy trochę w biegu, a mimo to cieszę się, że sporo osób obejrzało i że ten oddźwięk, ten odzew był całkiem niezły. No i chętny jestem na dalsze rozmowy, tak samo jak chętny jestem do odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania. Dobrze, to póki co pytań nie ma, więc jeszcze. Już jest pierwsze pytanie. Użytkownik Loler Toaster. Co sądzisz o protestach żółtych kamizelek we Francji? Czy ten ruch ma przyszłość, czy tylko kolejna fala niezadowolenia na Zachodzie? Ja nie wiem, czy ogólnie to jest live z Mateuszem Piskorskim, więc zadawajcie raczej pytania takie, no, znaczy nie wiem, czy masz jakiś pogląd na żółte kamizelki. No, jak masz, to odpowiedz. Ale. Znaczy, mój pogląd jest kształtowany w oparciu o twoje relacje w tym przypadku, o relacje twoje, Bruna Drwęskiego i Moniki Karbowskiej. I uważam, że te 3 osoby spośród Polaków żyjących we Francji są największymi autorytetami i mogą opowiedzieć ze szczegółami, czym są żółte kamizelki. Więc no, naprawdę nie chciałbym powtarzać tego, co wy mówicie już między innymi na twoim kanale. No właśnie, więc może dajmy. O, jest pytanie od władcy cebuli. Czy w czasie przesłuchań odczuł pan obecność agentów CIA i czy chciano na przykład pana przerobić na kolejnego agenta wpływu USA w Polsce? Ja myślę, że każdego z nas, każdego dnia media, nacisk społeczny, nacisk otoczenia stara się przerobić na agenta wpływu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Ze mną nie dali rady ani w latach 90., czyli w mojej wczesnej młodości, ani nie dali rady tym bardziej teraz. Mogę tylko powiedzieć, że moje przekonania po wyjściu zza tych krat nie tylko w jakiś szczególny sposób nie uległy zmianie co do słuszności ogólnego kierunku, jaki obrałem, ale więcej jestem jeszcze bardziej przekonany. Ten system, który uważam za zdegenerowany i zły w taki sposób na moje wypowiedzi i moją działalność, to oznacza to, że w jakimś stopniu poszedłem w słusznym kierunku i pomimo błędów taktycznych co do kierunku mojej krytyki był to kierunek słuszny, bo uderzał w jakiś sposób w fundamenty tego systemu. Mówię, pomijam kwestie taktyczne, w których napisam samokrytyczny, ale to, co się wydarzyło, wzmocniło moje podstawowe przekonania dotyczące charakteru tego systemu. Kolejne pytanie od Mateusza, innego Mateusza. Co sądzisz o okresie PRL-u? Czy uważasz tego, jeśli. Definiować, natomiast tak, uważam, że okres w roku 1956 był okresem większego poziomu niezależności Polski niż ten poziom, z którym mamy obecnie.
może paradoks pewien, ale tak naprawdę patrząc na samodzielność choćby w podstawowych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, no wymienię tutaj jako przykład. Polska po roku 90 nie doczekała że nie jak słynny na całym świecie i propagowany jako koncepcja polska, koncepcja polskiego ukształtowania ładu międzynarodowego, plan Adama Rapackiego. Czegoś takiego w Polsce niby suwerennej, niby niezależnie od czynników zewnętrznych po roku 90 nie było. I nie ukrywam również, że co do w Polsce Ludowej, gdy w jakiś sposób w związku z głoszonymi poglądami starano się na przykład eliminować ówczesną, eliminować i cywilizowany, i humanitarny niż dzisiaj, dlatego że niemalże wszyscy wiedzieli, iż istnieją osoby, które z przyczyn politycznych mogą się spotkać z jakimiś formami reakcji systemu. Dzisiaj tej świadomości nie ma, dzisiaj to wszystko załatwia się całkowicie inaczej w warunkach iluzji demokracji, więc na pewno tamten system był bardziej szczery. A mogli przez godzinę albo i więcej na tematy dotyczące polityki społecznej i polityki gospodarczej. Z całym głębokim przekonaniem uważam, że właściwie cały okres funkcjonowania Polski Ludowej pod względem gospodarczym, pod względem sprawiedliwości społecznej, pod względem awansu społecznego, szerokich mas, całych klas był czymś dużo lepszym niż recydywa drugiej RP, z którą mamy do czynienia po roku 89. Na czacie pojawił się m.in. Tomasz Jankowski, którego pozdrawiam, a czytam kolejne pytanie. Z czego wynika tyrania status quo mimo istnienia partii pozornie antysystemowych? To pytanie zadaje Michał. Jakiś Michał, nie wiem jaki. No trudno mi powiedzieć, co Michał ma na myśli, mówiąc o partiach antysystemowych. Bo ja na ten moment, poza może niewielkimi ugrupowaniami w rodzaju formacji komunistycznych, nie wiem jaki jest w tej chwili ich status prawny, czy w końcu ich zdelegalizowano, czy nie, ale chyba się nie udało, prawda? To nie widzę zbytnio jakichś takich sił w sposób jednoznaczny antysystemowych, działających w charakterze zarejestrowanych partii politycznych. Nie możemy mówić o antysystem gospodarczy, a właściwie wszystkie formacje, czy weźmiemy socjaldemokratów z Razem, czy weźmiemy z drugiej strony. W zasadzie tutaj nie bardzo widzę siły antysystemowe. Są siły antysystemowe funkcjonujące jako środowiska intelektualne oczywiście, jako środowiska medialne. Tyle, że one no, nie mają zbyt wielkiego wpływu i przełożenia na to bieżące życie polityczne. Ja myślę, że przed nimi raczej stoi znik kształtowania. Nawet nie są w stanie uczestniczyć według tych reguł, które są... 12. Czy AKK? Nie sądzę, patrząc na wszelkie dostępne sondaże, badania opinii publicznej, w Polsce mamy chyba jedno z najwyższych w całej Unii Europejskiej odnotowywanych poziomów poparcia dla członkostwa Unii Europejskiej i żadna większa siła polityczna raczej tego nie zmieni. No, to jest dość głęboko zakorzenione przekonanie, czy ono jest słuszne, czy nie, to już jest inna kwestia, ale przekonanie o tym, że jednak korzyści z tego członkostwa zdecydowanie nie przeważają nad ewentualnymi skutkami negatywnymi. Myślę, że dające się przewidzieć w przyszłości jakikolwiek polski rząd, który starałby się w sposób realny doprowadzić do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ja nie mówię o sporach takie, jakie prowadzi obecny rząd z Brukselą, ale o rzeczywistym haśle polexitu, który się gdzie niegdzie medialnie pojawiał i którym straszono z kolei, w moim przekonaniu bezpodstawnie, no taka siła byłaby skazana na porażkę, a ewentualna próba wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej no, zaowocowałaby chyba jednak mimo apatii panującej w Polsce jakimiś dużymi protestami społecznymi, więc mogłoby dojść do mobilizacji przeciwko takiej sile politycznej. Kolejne pytanie od Karmazynowego Onuca. Tak w ogóle to co myślisz o socjalizmie? Czy jest to system skuteczny? Czy może kapitalizm jest git, ale należy go zreformować? Jestem jak najbardziej zwolennikiem systemu socjalistycznego. Przy czym oczywiście mamy bardzo wiele i należałoby doprecyzować, co rozumiemy tym pojęciem. Nawet wziąwszy historię doktryn politycznych, no to przecież wszystkie istniejące
interpretacje i propozycje ustroju socjalistycznego, no tak naprawdę pewnie zajęłyby grube tomy rozważań doktrynalnych i bardzo często różni myśliciele, różni teoretycy rozumieli całkowicie, może nie sprzeczne i odmienne, ale mocno różniące się rzeczy pod pojęciem socjalizmu. Natomiast ogólnie, sprowadzając do ogólników to pytanie, no to oczywiście jestem przekonany o wyższości, zdecydowanej wyższości systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym. To nie ulega żadnej wątpliwości, dawałem temu wyraz niejednokrotnie i podkreślam, że nie uważam, że kapitalizm mógłby ulec jakimś przekształceniom, reformom w duchu socjaldemokratycznym, choćby, które wyeliminowałyby trwale to, co stanowi trzon tego kapitalizmu, czyli między innymi rosnące nierówności społeczne. No my mamy go teraz naoczny dowód. Teoretycznie PiS wprowadza pewne korekty socjalne, a jednocześnie w jednym z ostatnich raportów, chyba tego think tanku, który związany jest jakoś z modnym ostatnio Thomasem Pikettym, mamy do czynienia z konstatacją, że w Polsce gwałtownie rosną nierówności społeczne. Pomimo tych socjaldemokratycznych czy pseudosocjaldemokratycznych reform czy programów polityki społecznej wprowadzanych przez PiS. Czyli generalnie tendencją kapitalizmu jest rosnące rozwarstwienie. Oczywiście w historii, na przykład po II wojnie światowej, zdarzały się takie lekkie korekty socjaldemokratyczne, po czym znów po jednym kroku do przodu w kierunku zwiększenia poziomu równości i dystrybucji dóbr pośród różnych warstw i klas społecznych były dwa kroki w tył, czyli powrót do jeszcze większych nierówności. I to właśnie dzisiaj obserwujemy. To wahnięcie w kierunku nierówności, dysproporcji społecznych, bo to leży w naturze kapitalizmu, więc jeśli nie przełamiemy tej logiki, właśnie przechodząc na poziom logiki nie reformizmu socjaldemokratycznego, a gruntownej zmiany systemu, całego sposobu myślenia o systemie społecznym i to zmiany idące w kierunku socjalistycznym, no to tak naprawdę te poszczególne reformy będą jałowe, wycinkowe i będą bardzo szybko z powrotem odwracane i odkręcane przez kolejne ekipy rządzące. Więc kolejne pytanie użytkownika bez nazwy. Co Mateusz sądzi o sytuacji na Ukrainie po ostatnich wyborach prezydenckich? Czy jest szansa na zakończenie konfliktu w Donbasie? Oczywiście uważam, że szansa jest, tylko należałoby powrócić do porozumień mińskich i pewne pierwsze kroki musiałaby wykonać w tym kierunku Ukraina. Pytanie dotyczące ewentualnej woli podjęcia takich działań ze strony Ukrainy, to jest pytanie otwarte, bo to jest pytanie o to, na ile Ukraina, na ile obecne władze Ukrainy, na ile Wołodymyr Zieleński, a ściślej Igor Kołomojski, będąc jego patronem, są w stanie prowadzić samodzielną politykę, a na ile ta polityka jest dyktowana z Waszyngtonu. Jeśli jest dyktowana z Waszyngtonu, no to nie możemy liczyć na żadne formy zagodzenia, a tym bardziej zakończenia konfliktu w Donbasie. Jeśli jest polityką samodzielną, no to sądzę, że na gruncie tego, co ustalono w Mińsku przed kilkoma laty, można doprowadzić przynajmniej do pewnego odprężenia, chociaż nie wierzę do końca w to, że mogłoby dojść do reintegracji Doniecka Republiki Ludowej w skład państwa ukraińskiego. Za dużo przelano tam krwi, za dużo było tam działań okrutnych podejmowanych przez stronę ukraińską, za dużo śmierci cywilów, za dużo śmierci dzieci. Nie miałem się okazji przekonać, jaki jest stosunek miejscowej ludności do państwa ukraińskiego, ludźmi, którzy jeszcze niedawno w sposób okrutny zahaczający o zbrodnie wojenne. Mateusz, co sądzisz o niemieckiej AfD? Miałeś jakieś związki z osobami powiązanymi z tą partią? Tak, znałem kilka osób tamto, znaczy są to osoby, które spotkałem na różnych konferencjach przy okazji obserwacji różnego rodzaju wyborów. No i tylko to, że AfD jest partią, która z jednej strony głosiła często sensowne postulaty w sferze polityki zagranicznej, tutaj pełna zgoda, podobny front narodowy, dzisiaj zgromadzenie narodowe we Francji, a zatem interesujące próby takiego dyskursu suwerenistycznego w polityce zagranicznej, natomiast
mój osobisty pogląd na temat programów gospodarczych prezentowanych przez te partie, programów społecznych i gospodarczych, czyli ich takiego dość jednoznacznego poparcia systemów ekonomicznych. Tym bardziej, że pamiętajmy, że AfD wyrosła z formacji tak naprawdę bardzo liberalnej. Na początku to była partia ultraliberalna, wręcz opowiadająca się za, no przede wszystkim tam głównym sztandarowym postulatem była rezygnacja z również coś takiego jak postulaty deregulacji gospodarki, postulaty całkowitej deregulacji również społecznej, więc oni wyrośli z kręgu ekonomistów niemieckich. Później oczywiście ewoluowała nieco w inną stronę. Też no, zbyt dużo było, no, chociaż to było związane z sytuacją w roku 2015, ale eksponowania tego wątku dotyczącego imigracji, która wtedy był wykorzystywany przez AfD do wypłynięcia na szersze wody. A poza tym wszystkim w AfD też, o ile mi wiadomo, są bardzo różne nurdy, no, więc trudno też jakieś takie dość wielofrakcyjne, można powiedzieć takie eklektyczne trochę ugrupowanie traktować jednorodnie. Natomiast no tak jak mówię, gdybym na przykład kiedykolwiek z moimi towarzyszami i przyjaciółmi znalazł się, załóżmy, w Parlamencie Europejskim jakimś cudem, to na pewno nie bylibyśmy w jednej frakcji za EWE. Więc kolejne pytanie od władcy Cebuli. Czy będzie pan składał jakiś wniosek do Trybunału w Strasburgu o odszkodowanie od polskiego rządu? Od 2 lat moja skarga na bezpodstawne, bezprawne de facto przetrzymywanie mnie w areszcie śledczym złożona w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Czekamy na termin. Chcę powiedzieć, że z Polski do Strasburga wpływa tej skarg spośród wszystkich państw członkowskich Rady Europy, czyli polskich poszkodowanych przez system, poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. Jakieś przyjdzie moja kolej, ale no naprawdę, tak jak mówię, skarg jest bardzo wiele. Powiedziałem o obywatelach polskich, ale są też skargi obywateli innych państw, na przykład rosyjskiego dziennikarza Leonida Sviridova, który został bez żadnego uzasadnienia wydalony z naszego kraju w roku 2015. I który też skargi znane mi skądinąd osób, które były bezprawnie przetrzymywane w tajnych więzieniach CIA na terytorium Polski. Część z tych osób już wygrała, część tych skarg chyba jeszcze jest rozpatrywana. A zatem, no niestety, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu pęka w szwach od skarg składanych przeciwko państwu polskiemu, przeciwko aktualnemu i poprzedniemu, zresztą też reżimowi, a mnie pozostaje cierpliwie czekać, jakie będzie orzeczenie Strasburgu. Więc teraz długie pytanie od JZ-a. Skala wywłaszczenia Polaków i grabieży majątku narodowego wypracowanego przez prawie pół wieku socjalistycznej PRL, dokonana przez kapitalistów cudzoziemskich i postmagdalenkowe kanalie, które brały za to łapówki, nie ma swojego odpowiednika w dziejach świata. Jaka powinna być za to kara? 7 października 1993 roku Kostrzyńskie zakończenie, który był budowany na naszej granicy, majątek czy wąsacz, które politycznie tych sił, którzy ja by tu komunistów, demokratów, przecież takie o tej stronie umownie na tej posłusznościowej, wspólnego nawet w sensie genetycznym, w sensie biograficznym z tym układem, w sensie głosił potrzebę powołania komisji, nazwali ją Komisją Prawdy i Sprawiedliwości w Parlamencie. Gdzie realizacja tej obietnicy nie została zrealizowana? Teraz już, gdy mają pełnię władzy i większość parlamentarną, mogliby to bez żadnego problemu zrobić. Sprawców mija czas i biologia robi swoje. Pańskiego pobytu w areszcie, co dalej ze zmianą? Działalności zmiany, która związana była z stawaniem w mojej obronie i za to jestem te osoby, które były zastraszane, powiedzą o tym publicznie i powiedzą o tym, jakie były działania. Przypominam, że to chyba jedyna taka formacja, która całkowicie demokratyczna, ma głosować nad szczególnymi punktami, uchwalała swój program, zresztą inny program. Tomasz Jan, wszyscy zależą w żaden sposób. Nie, jak wiadomo, moja działalność jest bardzo, a to za przyczyną różnych informacji. Wybory do Parlamentu Europejskiego i ich kibicowałem. Informację będącą oczywistym zagrożeniem dla
głosi słowa dla w ogóle funkcjonowania jakiejkolwiek debaty publicznej w Polsce, o czym też otwarcie mówiłem i o czym przekonałem się na własnej skórze. A poza tym, tak jak mówię, nie uważam, aby którykolwiek z komitetów. Myślałem, że duże nadzieje wiążące czasu widzę, że razem wspierający system kapitalistyczny, zresztą to było pewne takie chyba ze strony RSS-ości, nie drugorzędnych, nikt nie zahaczył nawet jakoś nam w kontekście innych bloków integracyjnych czy innych mocarstw, w kontekście kształtowania relacji Stanów Zjednoczonych z dużym stopniu wobec Stanów Zjednoczonych, a tego wszystko było jałowe, to wszystko był tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie taki sondaż przed wyborami krajowymi, o tyle było to ważne dla... Tutaj jest pytanie dotyczące Moniki Karwowskiej, ale to je pominę. Pytanie od Michała. Czy obecna bierność narodu polskiego, zupełnie różna od czasu PRL, jest znakiem tego, że Polacy jako naród są skazani na wymarcie? No ja uważam, że bierność jest problemem nie tylko w Polsce, ale jest problemem wszystkich współczesnych społeczeństw, chociaż być może w Polsce ona się bardziej rzuca w oczy w ostatnich latach, no ale tak naprawdę jest to efekt wieloletniego działania systemu wpajania pewnej matrycy neoliberalnej, matrycy kapitalistycznej, która zaczyna się w szkołach, na poziomie szkoły. Jeśli my dzisiaj mamy już do czynienia z kolejnymi pokoleniami, które były wychowane w szkole, czy wyedukowane w szkole, która nie tylko nie uczy samodzielnego myślenia, ale eliminuje taką potrzebę i wtłacza właśnie ową matrycę, która polega na nawet takich rzeczach jak przekonaniu o tym, że kapitał i własność prywatna jest zawsze z definicji i z natury lepsza od innych rodzajów i form własności. A z tym mamy do czynienia już na poziomie szkoły podstawowej, tak naprawdę, od lat 90. To trudno produkty, ludzi, którzy są produktami już tego systemu edukacyjnego, o to, że oni są bierni i że właściwie im tutaj wszystko pasuje, że w zasadzie nie myślą nawet, nie zastanawiają się nad tym, czy istnieją jakieś alternatywy wobec obecnego systemu. Dlatego, tak jak mówię, według mnie na obecną chwilę zmienić mogłoby to tylko to, gdyby za pośrednictwem właśnie, przede wszystkim internetu dzisiaj, dopóki on nie zostanie odgrodzony i całkowicie poddany kontroli, próbować realizować jakieś takie inicjatywy edukacyjne, jakieś inicjatywy uświadamiające pewne problemy. Myślę, że to chyba jedyna droga w tej chwili, droga takiego kształcenia, oddolnego kształcenia postaw i mówienia o alternatywach. Pytanie od Gabriela Nazarowicza. Mateusz, co mówisz o myśli politycznej Aleksandra Dugina? Jest bardzo oryginalna. Miała swoje różne etapy ewolucji, bo przypomnijmy, że w latach 90. koncepcje Aleksandra Dugina były nieco odmienne niż te, które głosi on teraz. Na pewno jest ciekawa jako pewien pomysł geopolityczny, pewien pomysł cywilizacyjny. Na pewno trafnie określa podziały dotyczące współczesnych granic cywilizacyjnych, współczesnych konfrontacji poszczególnych bloków, chociaż ona się oczywiście odwołuje do klasycznych koncepcji geopolitycznych jeszcze z wieku XX, z początku wieku XX, ale jest mimo to koncepcją dzisiaj dość oryginalną, dość ciekawie opisującą świat i ja osobiście miałem okazję w takiej bardzo kiedyś długiej rozmowy właściwie wysłuchania pewnego wykładu skierowanego indywidualnie do mnie przez profesora Dugina. Uważam to za ciekawe poznawczo, aczkolwiek to nie oznacza, że ja się ze wszystkimi jego pomysłami całkowicie identyfikuję czy zgadzam, jak niektórzy próbowali przyszywać mi gębę człowieka, który jest tutaj jakimś przedstawicielem Dugina czy eurazjatyzmu rosyjskiego, tak zwanego neoeurazjatyzmu, który propaguje Dugin i jego środowisko. Mówię, odnoszę się z ogromnym szacunkiem, warto czytać, dobrze by było, żeby pracę Dugina, słyszałem, że ostatnio ktoś podejmował się ich tłumaczenia i wydawania, więc cieszę się, że będą też dostępne dla polskich czytelników, a już każdy niech sam sobie wyciąga wnioski, co tam jest cennego dla nas, a co może wynikać z pewnych stosowania pewnych figur retorycznych, które u Dugina są dosyć oryginalne, takie nietypowe, powiedzmy, w ten sposób. Jest
Kolejne pytanie od Mateusza. Czy uważasz, że próba delegalizacji komunizmu w Polsce stanie się też narzędziem w walce z szeroko pojętą antysystemową opozycją typu KPP czy Zmiana? Czy Zmiana akurat nie odwoływała się do symboliki, bezpośrednio do symboliki komunistycznej, z tego co wiem, przynajmniej za czasów, gdy ja byłem na wolności, później chyba się to też nie zmieniło. Natomiast sam fakt realizowania jakichkolwiek poglądów uważam za krok w kierunku reżimu autorytarnego, bez dwóch zdań. Jest to tendencja niestety ogólnoeuropejska, czy w pewnym regionie Europy, mam na myśli Europę, nową Unię Europejską, czyli kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ta tendencja za jakiś czas się pojawia, w Polsce ze szczególną siłą oczywiście, ale również w krajach bałtyckich słyszałem o podobnych problemach. Także no, oczywiście jest to krok w kierunku autorytaryzmu, zresztą jak wszyscy wiemy, były już ofiary i właśnie naszą dzisiejszą rozmowę moderuje ofiara takiego podejścia do wolności słowa, do głoszenia pewnych poglądów. W związku z tym no, jestem zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom w tym zakresie i uważam, że jeśli wyeliminujemy z debaty publicznej jakikolwiek pogląd, to za chwilę mogą być wyeliminowane jeszcze również kolejne nurty, które ktoś w sposób arbitralny uzna, że nie są warte dyskusji, czy stanowią jakieś zagrożenie. Ja sam byłem ofiarą też ograniczeń wolności słowa w Polsce, czyli z definicji jestem przeciwny wszelkim tego rodzaju ograniczeniom i uważam je za krok w kierunku autorytaryzmu. Kolejny. Więc teraz pytanie towarzysza Aleksandra. Co Mateusz sądzi o sytuacji na Białorusi, rządach Łukaszenko? No, jeśli porównywać różne modele transformacji, które zostały zastosowane, które wprowadzono w życie w krajach poradzieckich, to bez wątpienia nie tylko ja, ale też specjaliści, w tym rosyjscy, w tym ukraińscy, oceniają najwyżej właśnie ten kierunek, tą formę transformacji gospodarczej, która odbyła się po roku 1994 na Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Białoruś jest chyba jedynym krajem byłego obozu socjalistycznego, szeroko rozumianego, w którym polityka, w tym polityka społeczna, zachowała prymat interesami wielkiego kapitału i to trzeba doceniać. To trzeba w pewnym sensie również traktować jako wyjątek w skali europejskiej, jak już powiedziałem. Myśmy napisali kilka lat temu z przyjaciółmi z Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych książkę na temat, jestem jej współautorem, na temat gospodarczego i białoruskiego ustroju, gdzie no, opisaliśmy fakty całkowicie chyba w Polsce wtedy i dzisiaj nieznane, dotyczące między innymi tego, jak wygląda prawdziwa polityka władzy białoruskiej, polityka, której mogliby pozazdrościć Polacy i przedstawiciele mieszkańcy innych krajów Europy Wschodniej. Polityka, która w wielu punktach nawet można powiedzieć, że chyba idzie dalej niż słynna i nigdy ciesząca się bardzo dobrą opinią skandynawska polityka społeczna, model skandynawski. I de facto, no, gdyby Białoruś nie była objęta różnego rodzaju sankcjami i naciskiem politycznym, i to ze wszystkich stron pochodzącym, bo tak naprawdę często była między młotem a kowadłem, często była naciskana i przez Zachód, i przez Wschód, no to moglibyśmy mieć do czynienia naprawdę z takim modelowym państwem, może nie socjalistycznym, ale no, państwem dobrobytu, tak nazwijmy, państwem dobrobytu w wydaniu wschodnioeuropejskim. Mam nadzieję, że ten model białoruski przetrwa, mam nadzieję, że również ci, którzy nadejdą po okresie rządów Aleksandra Łukaszenki, będą w sprawach społecznych, w sprawach gospodarczych ten model w jakiś sposób kontynuowały i chroniły. Więc kolejne pytanie od Redratera. Polska jest potwornie uzależniona od USA politycznie, nawet jeśli chodzi o zamówienia wojskowe plus bazy amerykańskie. Czy po tak potwornym uzależnieniu uważasz, że w przyszłości uniezależnienie się od USA będzie możliwe w miarę bezboleśnie, czy narazimy się na zemstę USA?
Czy to wszystko zależy od tego, czy będziemy sami na placu boju, czy też uniezależnienie się Polski od Stanów Zjednoczonych będzie częścią większego procesu uniezależniania się Europy od tychże Stanów. Jeśli będziemy to robić wspólnie, czyli jeśli zaczną to robić również nasi zachodni sąsiedzi, mówię tutaj przede wszystkim o Niemcach, których chyba nadal stacjonuje największa liczba żołnierzy wojsk amerykańskich w Europie, chociaż będziemy się pewnie z nimi ścigać o tą liczbę, to myślę, że to jest możliwe i że no, Europa tak naprawdę, Unia Europejska może oczywiście w nieco innej formie, bo ta, która funkcjonuje obecnie, nie jest forem moich marzeń, no ale że Unia Europejska w jakimś innym kształcie, współpracując z Unią Eurazjatycką przyszłą, czyli z tą formą integracji, którą promuje i którą stara się realizować Rosja, i współpracując też w pewnych kwestiach z Chinami, czyli z kolejną rosnącą potęgą globalną, jest w stanie stworzyć może nie tyle przeciwwagę, co po prostu taki biegun, taki obszar, ogromny eurazjatycki obszar suwerenny i wolny od wpływu Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Ale oczywiście są to procesy obliczone na dziesiątki lat, więc co do tego, kiedy by to mogło nastąpić, jakie mogą być konsekwencje, trudno powiedzieć. I jeszcze jedno, ja uważam, że rację miał Emmanuel Todd, który przed laty twierdził, że dość dobrze przewidział i nawet umiejscowił w czasie upadek Związku Radzieckiego, a nie tak dawno pisał o schyłkowym okresie Stanów Zjednoczonych jako imperium. Pamiętajmy, że to imperium, jak każde imperium, wiemy o tym z historii, w swoim okresie schyłkowym może być rzeczywiście najbardziej agresywne i obserwujemy pewne przejawy tej agresji, tego rozjuszenia, być może agonalnego. I faktycznie w takich sytuacjach, w takich okresach tych agonalnych, tych konwulsji, no Stany Zjednoczone mogą być niebezpieczne również tutaj w Europie. Aczkolwiek ja nie sądzę, żeby wspólna europejska próba usamodzielnienia się mogła wywołać, no nie wiem, przykładowo jakiś konflikt zbrojny, raczej będą to różnego rodzaju konflikty o charakterze ekonomicznym, o charakterze finansowym i konflikty, które nie pochłoną ze sobą jakichś większych ofiar. Więc kolejne pytanie od towarzysza Jakowa. Co pan Mateusz sądzi o rządach Bashara al-Assada w Syrii i ogólnie o Bliskim Wschodzie i tamtejszej władzy, jak na przykład tej w Turcji? To jest temat rzeka i trudno zestawiać wszystkich przywódców, wszystkie reżimy, wszystkie systemy polityczne, które na tym Bliskim Wschodzie funkcjonują, bo to pojęcie bardzo szerokie. Co do Bashara al-Assada, uważam, że wykazał się ogromnym talentem politycznym i odpornością polityczną, bo naprawdę niewielu sądziło, że on przetrwa tą międzynarodową zorganizowaną akcją o charakterze zbrojnym, tą wojnę domową, którą wywołały czynniki zewnętrzne w dużym stopniu. Nie czas może teraz na ocenę tej polityki wewnętrznej Bashara al-Assada, bo w ciągu ostatnich lat on tą politykę prowadzi w sposób bardzo ograniczony, mając, jak wiemy, inne problemy, czyli odparcie wojny w sferze tworzenia sojuszy, w sferze znajdowania sojuszników, czego dowodzi w tym kraju obecność irańska, gwarancje bezpieczeństwa, które Bashar al-Assad i Syria wypracowały dzięki wsparciu też tych graczy zewnętrznych, czyli potrafiły na agresję koalicji zewnętrznej, koalicji pod patronatem państw i graczy zewnętrznych potrafiły stworzyć taką no, kontrkoalicję, powiedzmy. Wiedząc o tym, że Syria sama samodzielnie nie dałaby rady odeprzeć agresorów tej koalicji antysyryjskiej, tak nazwijmy, udało się Baszarowi al-Assadowi stworzyć koalicję prosyryjską i ta koalicja prosyryjska póki co była w stanie obronić suwerenność tego kraju. Teraz i tym procesem odbudowy tego kraju. Teraz pytanie, jaki będzie model społeczny, jaki będzie też model gospodarczy, ta struktura własnościowa odbudowywanej Syrii. Czy przyjdzie Syryjczykom płacić jakiś trybut tym, dzięki którym Syria utrzymała się na powierzchni ziemi? No to są pytania bardzo trudne.
na pewno Bashar al-Assad jako polityk, który nie miał być politykiem, przypominam, w swoim życiu, miał być po prostu lewym okulistą i w tym kierunku był całkowicie przygotowany jeszcze pobierając edukację w Wielkiej Brytanii. I nie biorąc nawet pod uwagę tego, że może kiedyś stać się przywódcą Syrii, no to wykazał się wielkim talentem i zdolnością do uczenia się. To pod tym kątem efektywności, pod tym kątem jego rozwoju, no, należy go ocenić jako polityka bardzo wysoko, bez wątpienia. Z kim, Mateusz, siedziałeś w celi? Z ludźmi za co skazanymi? Ludzi miałeś w celi? Nie siedziałem z ludźmi skazanymi, bo byłem w areszcie tymczasowym, więc siłą rzeczy były tam osoby, tak jak ja, przetrzymywane, przepraszam, tymczasowo w aresztach. Tymczasowo w polskich aresztach czasami oznacza 3 lata, jak w moim przypadku, ale oznacza też często 6, 7, a nawet 9 lat, bo te osoby zaludniają polskie areszty śledcze w aktualnie funkcjonującym systemie przy aktualnym wymiarze sprawiedliwości. Nie, to były bardzo różne osoby, ja miałem okazję naprawdę poznać nawet nie morze, a ocean ludzkiego nieszczęścia i krzywdy, którego sprawcą jest tak, a nie inaczej działający wymiar sprawiedliwości. I były to osoby podejrzewane, czy ogólnie były to ofiary takiego, a nie innego funkcjonowania państwa polskiego, bo ofiary osób, które korzystają z artykułu 60 KPK, czyli ofiary tak zwanych małych świadków koronnych. Ja, czytając bardzo często różne akta osób, które przewijały śledczy, muszę powiedzieć, że no, to jest jedna z największych patologii, ten właśnie słynny artykuł 60 KPK jest jedną z największych patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo ułatwia zadanie z jednej strony prokuratorom, którzy właściwie otrzymują możliwość obciążenia kogokolwiek, kogo by chcieli obciążyć na podstawie tylko i wyłącznie jednego pomówienia ze strony jakiegoś, załóżmy, skruszonego przestępcy, który w zamian za to unika jakiejkolwiek kary. Ja znam osobiście przypadki, w których ci skruszeni przestępcy są do dzisiaj na wolności, dzięki protekcji prokuratury do dzisiaj zajmują się działalnością przestępczą, bo nic im nie grozi, są pod parasolem państwa polskiego i prowadzą działalność przestępczą. Natomiast w aresztach i w więzieniach są osoby przebywające latami, przez nich fałszywie oskarżane, przy nieobecności jakichkolwiek innych dowodów, no one spędzają lata za kratami. Pytanie od Reptyla. Czy Mateusz planuje się ponownie zaangażować w politykę? I że oczywiście, że tak. Swobody obywatelskie poprzez uniemożliwienie, no praktyczne uniemożliwienie mojego kontaktu z trzymi współpracownikami, którzy mnie przez te lata wspierali, z którymi razem działaliśmy. No, w praktyce w dużej mierze eliminuje mnie to z bieżącej działalności. W momencie, kiedy te zakazy zostaną anulowane, a zostaną, bo osoby zostaną w którymś momencie przesłuchane jako świadkowie w mojej sprawie przed sądem i wtedy ja już będę mógł z nimi utrzymywać bieżący kontakt, to wtedy oczywiście ja z chęcią pomogę, poradzę, powiem, jakie jest moje zdanie na jakiś temat, ale no, na ten moment naprawdę po 3 latach spędzonych w określonym miejscu, ja uważam, że to te osoby i ci właśnie działacze, którzy przetrwali to wszystko, którzy przetrwali ten trudny okres, wiedzą lepiej ode mnie, co należy robić, w jakim kierunku iść i jaką przyjąć strategię na najbliższe i miesiące, a może nawet i lata. Ja, tak jak mówię, jestem do ich dyspozycji w momencie, kiedy tylko będę mógł w sposób już całkowicie zgodny z prawem włączyć się w działania polityczne i jeśli te osoby wtedy zechcą, żebym ja w jakikolwiek sposób im pomagał, takiej czy innej roli. Jestem do tego gotów. Tak jak mówię, decyzja nie należy tutaj do mnie, decyzja należy do ludzi, którzy są dzisiaj zmianą i którzy przez te 3 lata mojej nieobecności tą zmianę ciągnęli, nie poddawali się i wytrwali to wszystko. Pytanie troszkę podobne jest. Czy widzisz jakąś szansę na stworzenie prawdziwej socjalistycznej partii, która będzie całkowicie antykapitalistyczna? To jest pytanie od Karmazynowego Onuca. No, oczywiście, że szansa jest. Warto by było rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi, różnymi środowiskami, być może powołać jakąś taką inicjatywę zjednoczenia różnych rozdrobnionych obecnie środowisk, stworzenia takiej
wspólnej platformy, nie, bo źle się kojarzy, płaszczyzny programowej. Ale no to wszystko wymaga też przezwyciężenia jakichś tam wątków ambicjonalnych, jakichś tam problemów charakterologicznych, które wielu ludzi w polskiej polityce ma. Czy tutaj każdy w naszym kraju niestety jest urodzonym wodzem i często widać wyraźnie, że w polskiej polityce, że rozumianej, każdy woli mieć trzyosobową ekipę, nie partię polityczną i czuć się jej przywódcą, niż budować coś większego i efektywnego. Także mamy taką przywarę tutaj w Polsce, która trochę nam uniemożliwia takie działania, no ale szansa zawsze jest. No to wszystko zależy od poszczególnych osób i środowisk, czym się chce. Więc tu jest pytanie od Pekoka Antylichwiarza. Czy Mateusz zgadza się z opinią B. Drweskiego, że udane zrywy socjalistyczne mają charakter narodowo-wyzwoleńczy, a nie międzynarodowy, trockistowski? No oczywiście to nie zgadzam się z tą opinią. I myślę, że tak naprawdę, że historia, przede wszystkim historia krajów postkolonialnych, które wyzwalały się spod jarzma kolonializmu, pokazuje, że tylko tam doszło przynajmniej czasowo do zwycięstwa rewolucji socjalistycznej. Później ten socjalizm w tych krajach został stłamszony przez różne formy postkolonializmu. Liczony najczęściej, no ale co do zasady pełna zgoda i uważam zresztą profesora Drweskiego za jeden z największych autorytetów nie tylko w świecie polskojęzycznym, czy nie tylko we Francji, ale i w Europie, jeśli chodzi o analizę ruchów narodowo-wyzwoleńczych, tych socjalistycznych ruchów narodowo-wyzwoleńczych, łączących sprawiedliwość społeczną z hasłami właśnie suwerenistycznymi, niepodległościowymi, narodowo-wyzwoleńczymi. Szukam jakiegoś pytanie od użytkownika bez nazwy. Jak Mateusz skomentujesz niedawną akcję wyburzania pomników poległych żołnierzy Armii Czerwonej, a także pierwszej Armii Wojska Polskiego w całej Polsce? No, cisną się na usta słowa niecenzuralne, ale wolimy chyba ich nie używać. Ja to określam jako faszyzm, barbarzyństwo. To są najłagodniejsze określenia, które przychodzą mi do głowy. Naprawdę, poza tym jest to oczywiście łamanie prawa międzynarodowego, bo jest to łamanie traktatu umowy polsko-rosyjskiej bodajże z 92 roku o ochronie pomników i miejsc pamięci. Jest to bez wątpienia przejaw już całkowitego zdziczenia polskich elit politycznych, przy czym no, chcę podkreślić, że bardzo się cieszę, że są ludzie jeszcze w jak Jerzy Tyc ze Stowarzyszenia Kursk, którzy starają się może nie tyle bronić, co remontować te z tych pomników, które są przez różne skrajnie prawicowe grupy niszczone, demolowane, bezczeszczone. To z jednej strony pokazuje, że w Polsce jest odzew społeczny na to barbarzyństwo, które ma miejsce. I jakaś próba odpowiedzi na to, co się dzieje, a z drugiej strony cieszę się, że są takie społeczności lokalne i co chwilę można o nich przeczytać, między innymi w moim rodzinnym województwie zachodniopomorskim, społeczności lokalne, które bronią tych lokalnych symboli, lokalnych pomników, lokalnych tradycji. Oczywiście to wszystko jest część większej operacji pod tytułem polityka historyczna, charakterystycznej dla państwa autorytarnego, neokonserwatywnego państwa autorytarnego, w którym żyjemy. Ale no, uważam, że no, są pewne granice, których nawet system autorytarny zazwyczaj nie ośmiela się przekraczać. To jest między innymi szacunek dla osób poległych, dla szeregowych żołnierzy przecież, którzy nie byli politykami, a których, no, jeśli chodzi o żołnierzy radzieckich, 600 tysięcy poległo za to, a my mogli dzisiaj żyć, my mogli dzisiaj rozmawiać, my mogli dzisiaj w ogóle funkcjonować w Polsce. Także jeszcze raz podkreślam, faszyzm i barbarzyństwo. Pytanie od Galino. Czy możesz udzielać wywiadów i wystąpień dla mediów i telewizji? Czy ktoś cię zapraszał na przedstawienie swojej wersji, na przykład w TVP albo w polityce.pl? Oczywiście, że te media na końcu nigdy mnie ani nie zapraszały, ani pewnie nie zaproszą. Z mediów publicznych nagrało ze mną dość długą rozmowę Radio Szczecin, gdy akurat przybywałem w Szczecinie.
A ta rozmowa nie została wyemitowana, jak rozumiem, działa cenzura wewnętrzna w mediach publicznych, a dziennikarze zadzwonili do mnie przez pomyłkę, chyba nie zdając sobie sprawy, że ta cenzura jest chwilna. No, a mówiąc poważnie, nie no, ja bardziej obecny jestem tak, jak i było wcześniej, ja bardziej obecny jestem w mediach poza granicami Polski, przy czym w głównych mediach, przy czym w publicznych mediach, na przykład rosyjskich, gdzie udzieliłem mnóstwo wywiadów, a no nie mogę absolutnie liczyć na to, że w polskich mediach, poza mediami niezależnymi na forum, których w tej chwili na przykład rozmawiamy, że będę gdzieś szerzej zapraszany. Jest kilka propozycji udzielenia wywiadów, ale nie sądzę, żeby one doszły do skutku, a nawet jak one dojdą do skutku, to prawdopodobnie efekt będzie taki, że publikacja czy emisja tych wywiadów będzie koniec końców zablokowana. Takie doświadczenia miałem też wcześniej, jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej. Pewne poglądy są w polskiej przestrzeni publicznej zakazane, są poglądami tabu, są tematami tabu, a tym bardziej teraz, bo przecież nikt nie będzie chciał pokazywać człowieka, który za poglądy w systemie rzekomo demokratycznym, iluzji demokracji, 3 lata spędził za kratami. No to było bardzo niewygodne dla systemu. Więc no naprawdę nie liczmy na media systemowe, liczmy na oddolne inicjatywy, liczmy na niezależne inicjatywy medialne, oby ich było jak najwięcej i oby miał jak najszerszy zasięg przede wszystkim w internecie. Więc pytanie od władcy Cebuli. Co pan sądzi o Watykanie i o jego wielowiekowym wpływie, jaki posiada on w Polsce? Czytałem bardzo dużo, a nawet kiedy zajmowałem się trochę naukowo dorobkiem Jana Stachniuka, a dorobkiem w zakresie historiozofii, gdzie no, filozof ten głosił dość jednoznaczne poglądy na temat roli Watykanu w historii Polski w ciągu ostatnich kilku wieków, bo od kontrreformacji począwszy. No, ja mogę prywatnie ocenić, już nie uważam tego za temat polityczny, nie uważam tego w ogóle za temat, który powinien w debacie politycznej funkcjonować, a raczej powinni się tym zajmować historycy. Ja historykiem nie jestem z punktu widzenia takiego powiedzmy politologicznego, po części też historiozoficznego, oceniam jednoznacznie wpływ Watykanu od czasów akcji pro-Rusja, od czasów kontrreformacji, później Unii Brzeskiej, polityki wobec prawosławia, oceniam ten wpływ jako jednoznacznie negatywny z punktu widzenia przebiegu czy takiej trajektorii dziejów Polski. W pewnym momencie, tak jak dzisiaj, można nawet przyrównać. Dzisiaj Polska na wschodzie, na przykład, jak wszyscy wiemy, pełni rolę instrumentu, pełni rolę narzędzia w rękach Stanów Zjednoczonych. Wtedy, przed wiekami, Polska pełniła bardzo podobną rolę, zwracam uwagę, może w rękach Watykanu. I właściwie to się nie zmienia, no zmienia się tylko patron w tej chwili oczywiście na Watykan. Dzisiaj nie ma znaczenia geopolitycznego takiego, jakie miał wtedy, ale no, Polska występuje w podobnej roli instrumentu wykorzystywanego przez siłę zewnętrzną wobec wschodu i stąd moja bardzo krytyczna ocena Watykanu w dziejach w ciągu ostatnich kilku wieków naszych dziejów. Więc teraz jest pytanie bardzo na czasie od użytkownika Secret of Steel. Czy tym streamem nie łamiesz warunków zwolnienia warunkowego? Absolutnie nie. Gdybym rozmawiał tutaj z wami na tematy związane z niejawnymi informacjami dotyczącymi postępowania, które przeciwko panu prowadzi, to byłoby to, no nawet nie tyle złamanie warunków, ale byłoby to przestępstwem. Czy mógłbym zostać oskarżony o ujawnianie informacji niejawnych. Ja tego robić nie zamierzam, dlatego jak wszyscy słyszą, staram się nie rozmawiać na temat tych elementów całej prowadzonej przeciwko mnie sprawy, które są niejawne. Jeśli rozmawiamy na temat tej sprawy, to poruszamy się tylko i wyłącznie na gruncie komunikatów oficjalnych, które przekazywała prokuratura. Ja mogę komentować te komunikaty, czyli poruszać się w ramach tego, co ujawniła prokuratura na temat prowadzonej przeciwko mnie sprawy. Co do moich wypowiedzi publicznych, wypowiedzi medialnych, uzyskałem w dniu 17 maja potwierdzenie przed sądem, który na moje pytanie o to, czy mogę funkcjonować w sferze publicznej, odpowiedział twierdząco. No nie mógł inaczej odpowiedzieć, mamy jeszcze w Polsce zapisy konstytucyjne, które no, w żaden sposób nie mogą ograniczać wolności słowa osób, które
czy są podejrzane, czy są oskarżone, no ale nie są przecież skazane, nie są osobą pozbawioną praw publicznych, nie jestem osobą, która w jakikolwiek zgodny z prawem sposób mogłaby mieć zamykane usta w naszym kraju, także no sądzę, że wszyscy to rozumieją, a tym bardziej rozumieją to polscy prawnicy i polscy sędziowie. Więc pytanie od Tomasza Dworczaka. Mateusz, byłeś wykładowcą, szefem partii i związku zawodowego. Czy nie podzielasz mojego zdania, że ludzie byli zastraszani, by ci nie pomagać finansowo w areszcie? Znaczy, prostuję, że nie byłem szefem związku zawodowego nigdy. Byłem członkiem związków zawodowych, byłem kiedyś nawet członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego jako nauczyciel akademicki, natomiast nie byłem nigdy szefem żadnego związku zawodowego. No na pewno ludzie byli zastraszani i stopień i rozmiary tego zastraszania będą stopniowo ujawniane. No, nie mam żadnych wątpliwości, że te osoby, które zastraszone były już w odpowiednich miejscach, czyli w odpowiednich kancelariach adwokackich, w odpowiednich miejscach zeznały, w jaki sposób próbowano je zastraszyć, w jaki sposób stosowano jakieś tam pozaprawne metody nacisku. Ja jestem przekonany, a co więcej, no słyszałem i przecież otwarcie niektórzy w listach mi przesyłanych, kiedy ja byłem za tymi kratami, przyznawali, że byli w sposób taki dość bezprecedensowy zastraszani. W sposób pozaprawny oczywiście. Mam nadzieję, że to znajdzie swój finał w jakichś postępowaniach, co najmniej dyscyplinarnych, wobec tych osób, które takie próby zastraszania dokonywały. Przekazuję pozdrowienia od Bartka Tomasi, a tu jest pytanie od użytkownika bez nazwy. Jaka jest opinia Mateusza na temat walki Kurdów o niepodległość Kurdystanu? No to jest bardzo znów złożony problem i niestety często bywało tak, że kwestia haseł niepodległościowych Kurdów była wykorzystywana przez graczy zewnętrznych, na przykład przez Izrael czy przez Stany Zjednoczone, które w ten właśnie sposób dążyły do rozbicia czy osłabienia państw będących ich przeciwnikami, takich jak chociażby Irak. Takie próby też były podejmowane przeciwko Iranowi. W mniejszym trochę zakresie takie próby były podejmowane i przeciwko Syrii. Więc ja uważam, że tak naprawdę Kurdowie, niestety, ja na tym bardzo ubolewam, Kurdowie bardzo, chyba największy naród, najliczniejszy naród na Bliskim Wschodzie, pozbawiony własnej państwowości aktualnie. Kurdowie często niestety padają ofiarą takiej instrumentalizacji ze strony imperiów zewnętrznych, które starają się rozgrywać kartą kurdyjską swoje własne interesy w regionie. No i składają obietnice bez pokrycia, bo cały ten chocholitaniec trwa już od wielu dziesiątków lat, a mimo to realnych widoków na powstanie niepodległego państwa kurdyjskiego chyba nie ma w dalszym ciągu. Stąd no niestety naród kurdyjski pada w moim przekonaniu często ofiarą sił zewnętrznych, które traktują jego postulaty jako oręż w swoich rozgrywkach na Bliskim Wschodzie. Pytanie Secret of Steel. Czy uważasz, że Polska popełniła błąd, nie przyłączając się do Nord Stream, realizując interesy Ukrainy zamiast własnych? Oczywiście, a jeszcze wcześniej Polska popełniła błąd, nie godząc się na przeprowadzenie przez swoje terytorium drugiej nitki gazociągu jamalskiego. A ja przypominam, że to były czasy rządu Jerzego Buzka, czyli takiego prekursora pod postacią AWS-u i Unii Wolności, prekursora obecnych elit, i to z największej partii opozycyjnej, i to z partii rządzącej, którzy no już wtedy, bo w latach 90., w latach 98-99 zdaje się, zablokowali najracjonalniejszą z naszego punktu widzenia inwestycję, czyli budowę drugiej nitki gazociągu jamalskiego przez nasze terytorium. A zatem gazociągu, który byśmy kontrolowali, z którego byśmy czerpali określone zyski, to wcale nie mało. Wtedy nie byłoby żadnego Nord Streamu, wtedy cały tranzyt szedłby w bezpieczny i korzystny dla nas sposób przez Polskę, a gdy już zapadła decyzja o budowie gazociągu Nord Stream 1, mówię o latach 2000, to było czymś od początku też oczywistym dla każdego myślącego
człowieka, w tym dla polityków rządzących wówczas w Polsce, że Polska nie jest w stanie tej inwestycji zablokować. Skoro nie jest w stanie jej zablokować, to znaczy, że trzeba było albo zaproponować powrót, otwarcie zaproponować Rosjanom powrót do Jamału 2. Takiej propozycji nikt w Polsce Rosjanom nie złożył. Albo skoro z jakichś tam względów Polacy takiej propozycji złożyć nie chcieli, no to mogli, podobnie jak konsorcja dużych firm państwowych z wielu krajów Europy Zachodniej, przyłączyć się na zasadzie udziału do inwestycji w Nord Stream. Ale no ja przypomnę, że politycy, którzy jeszcze dawno, dawno temu ośmielili się nawet coś o tym napomknąć, byli od razu dymisjonowani. Ja przypominam sobie taki kazus Ryszarda Schnepfa, późniejszego ambasadora i dyplomaty, który przed laty był zatrudniony na stanowisku sekretarza stanu w kancelarii premiera i wystarczyło, że on coś półgębkiem wspomniał o tym, że może warto byłoby rozważyć taką opcję przyłączenia się do Nord Streamu i momentalnie został zdymisjonowany. Że nie było żadnej dyskusji w Polsce. To wszystko toczyło się pod dyktando interesów korporacji, przede wszystkim amerykańskich, które jak sądzę już wówczas miały swoje plany co do kształtowania się rynku surowcowego i gazowego i dzisiaj widzimy realizację tych planów pod postacią zakupów i ekspansji rynkowej gazu skroplonego, importowanego ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej. Więc pytanie od JZ-a. Jakie jest prawdopodobieństwo bankructwa gospodarki trzeciej RP? Czy obecne zadłużenie Polski jest w ogóle możliwe do spłacenia? Czyli ja myślę, że prawdopodobieństwo jest całkiem spore, biorąc też pod uwagę to, co robi trochę tak po cichu i zakulisowo aktualny rząd, a biorąc pod uwagę to, czym na przykład mają być takie programy jak PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, taka trochę powtórka z OFE, tutaj polecam lekturę analiz pani profesor Leokadii Orędziak z Szkoły Głównej Handlowej, która w sposób bardzo fachowy opisuje, czym w istocie jest choćby ten program. Więc naturalnie będzie dochodziło do kolejnych zagrożeń bankructwem, ale może takie kryzysy podziałają jak w jakiś ozdrowieńczy sposób na umysły w Polsce i sprawią, że takie kryzysy, nawet jeśli głębokie i bolesne, doprowadzą do poszukiwania alternatywy dla tego systemu neoliberalnego kapitalizmu, w którym żyjemy obecnie. Więc tutaj przekazuję pozdrowienia z Kanady od Tony Garea, a później jest pytanie od Zielono TV. Jak zareagowałeś na to, że tak mało osób i opozycja i lewica jak razem łyknęło narrację pisowską wobec ciebie i w ogóle nie protestowało w twojej obronie? No cóż, ja tym osobom, które cieszyły się, pewnie niektóre nawet zacierały ręce, że osoba taka jak ja znalazła się w odosobnieniu, mogę tylko zadedykować słynny wiersz pastora Martina Niemellera z Ponurych Czesców III Rzeszy. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po mnie, nie było komu protestować. To samo można było powiedzieć o mojej sytuacji, bo no, parafrazując, kiedy przyszli po Rusztofila czy putinista, jak mnie określa, no, oni nie protestowali. No, a za kilka lat, jeśli eksperyment, który został przeprowadzony na mnie, jako na swego rodzaju króliku doświadczalnym przez ten reżim, jeśli ten eksperyment by się powiódł, to za kilka lat oni mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Znaczy wszyscy, którzy w sposób dużo bardziej umiarkowany niż ja ten system krytykują, i wszyscy, którzy dzisiaj są w opozycji. Także ja myślę, że to jest działanie trochę wbrew własnym interesom i albo świadczy o tym, że są to osoby będące integralną częścią tego systemu tak naprawdę, wspierające ten system, albo są to osoby nieświadome tego, że same za chwilę mogą stać się zwierzyną łowną dla przedstawicieli reżimu autorytarnego. Więc tutaj jest komentarz Elizabeth Dangle, Mateusz Piskorski, wspaniały Polak. A tutaj pytanie, co sądzi Mateusz o takich postaciach historycznych jak Juan i Eva Perón, Kemal Atatürk lub Józef Stalin? No to raczej zagadnienie, które mogłyby stać się przedmiotem wykładu historyków.
ani mojej skromnej osoby, a no bez wątpienia każda z tych postaci odcisnęła, ja tylko powiem tak, w sposób bardzo skrótowy odcisnęła no, niezatarte piętno na historii krajów, w których sprawowali władzę. Nie chcę ich w żaden sposób oceniać, bo powstają te oceny raz, że historykom, a dwa, że najlepiej by te osoby były oceniane przez nie tylko historyków, ale osoby mające wykształcenie historyczne, a żyjące w krajach, w których ci przywódcy sprawowali władzę. Ja tutaj może wytłumaczę, bo ludzie cały czas narzekają na jakość mojego internetu. Ja mieszkam w najbogatszych krajach na świecie, ale na nowym osiedlu i tutaj z jakichś przyczyn korporacyjnych nie chcą mi podciągnąć anteny, więc jest tam spór między SFR-em a Free i dlatego ja mam taki kiepski internet. Ja muszę z domu wychodzić, żeby mieć lepszy internet z powietrza. Dobra, a tutaj mam pytanie do pana Piskorskiego. Co pan sądzi na temat Konfederacji? Jest to przyszłość dla Polski czy nie? To jest pytanie Krzysztofa Kachela. No i jeśli w Polsce miałaby istnieć jakaś prawica o takim rysie, prawicy w miarę niezależnej, no to być może właśnie ta formacja mogłaby taką prawicową alternatywą dla tej prawicy reżimowej stworzyć, no takiej prawicy bardziej suwerenistycznej, bardziej niezależnej. Natomiast no ja nie widzę zbytnio potencjału w szeregach tego ugrupowania. Myślę, że to ugrupowanie, jak wiele innych inicjatyw, pewnie się za chwilę rozpadnie w wyniku braku uzyskania mandatu do Parlamentu Europejskiego, takim realnym potencjałem na skalę ogólnopolską w sensie mobilizacji tych określonych segmentów wyborców dysponuje Janusz Korwin-Mikke tam w tych szeregach. Trochę bardziej takim lokalnym potencjałem dysponuje Piotr Marzec-Liroy. Co do pozostałych osób, no ja nie widzę tam żadnych potencjalnych liderów jakiejś tam nowej formacji prawicowej w Polsce i to pewnie będzie ich problem, a poza tym oni się w moim przekonaniu po tej porażce to pewnie rozejdą. Nie życzę im ani dobrze, ani źle, o tak to bym określił. Na pewno ta ich porażka ich zdemobilizuje, bo to było takie chyba trochę pospolite ruszenie, które miało doprowadzić do budowy czegoś skutecznego. Na pewno duży wpływ wywierały na mnie lektury niektórych przedstawicieli szkoły frankfurckiej, choćby Horkheimera. Duży wpływ miał na mnie w pewnym okresie Adorno, ale z drugiej strony też sporym wpływem, już więcej wymienia tych autorów, jak widać i słychać, na pewno jakimś dużym wpływem były dla mnie swego czasu lektury prac z zakresu takiego polskiej szkoły realizmu politycznego. To były chociażby lektury Aleksandra Bocheńskiego, no, znakomite dzieje głupoty w Polsce chociażby. Tych prac było naprawdę dużo, więc tak wyróżnić któryś autorów ja nie jestem w stanie. No, każdy z nas jest kształtowany na określonym etapie przez określone lektury, określone przemyślenia. Ja bym dzisiaj powiedział, że to w zależności od tego, na jakim etapie byłem, no, kiedyś w jakimś etapie mojego rozwoju, być może inni autorzy byli dla mnie istotniejsi. Dzisiaj bym ich traktował inaczej, dzisiaj już ich czytam nawet inaczej, w sensie takim, że trochę inaczej rozumiem to, co mają do przekazania, trochę inaczej oceniam ich poglądy. Także to takie quizowe pytanie, bardzo trudne, tak naprawdę. No dobrze, to teraz mniej quizowe, bardziej polityczne. To ja takie pytanie Lorer Tostera, to ja tak ogólnie zapytam, co my takie zwykłe ludki oglądające kanał, którym do polityki daleko, powinniśmy robić, żeby tą Polskę naprawić? No, zacząć od swojego własnego otoczenia, porozmawiać przy piwie z sąsiadem, czy przy czymś mocniejszym, a kto nie pije, to przy kawie, porozmawiać z krewnymi, z rodziną, postarać się wyjaśnić pewne procesy, które być może są dla nich niezrozumiałe i tak naprawdę, może jestem tutaj trochę utopistą, ale tak naprawdę w dużej mierze od każdego z nas zależy, czy będzie jakimś swego rodzaju autorytetem, potrafiącym kształtować swoje własne otoczenie, potrafiącym temu otoczeniu, które być może nie ma czasu na głębsze przemyślenia, pewne rzeczy wyjaśniać. I jeśli te krople, te miliony kropel, czyli każdy
każdego z tych, którzy myślą w sposób niezależny i poszukują alternatyw, będą drążyły tą skałę systemu, to może kiedyś jakiś efekt w postaci naprawdę świadomego społeczeństwa to przyniesie. Tutaj jest pozdrowienie od Jana Kowalskiego. Zjednoczenie Patriotyczno-Narodowe, chyba Grunwald, pyta. Witam, chciałem zapytać, jak pan sobie dał radę w więzieniu? Czy były chwile załamania i łzy? Jaki kontakt był z współwięźniami? Jak wyglądało pobicie przez strażników? Po pierwsze, dziękuję za pozdrowienia ze strony wszystkich i też się tym samym rewanżuję. Pozdrawiam serdecznie. Prostuję, ja nigdy nie zostałem pobity przez żadnych strażników. Ja zostałem zaatakowany przez funkcjonariuszy ABW. A to zasadnicza różnica. Strażnicy więzienni w Polsce zachowywali się wobec mnie w sposób bardzo przyzwoity. Wielu z nich, a właściwie chyba większość z nich miała świadomość, że jestem więźniem politycznym i nie spotkało mnie z ich strony żadne przykrości. Tak samo jak co do ogólnych warunków. Ja mogę narzekać na ogólne warunki, jakie panują i których ofiarą są wszyscy ludzie przebywający w polskich aresztach czy tam zakładach karnych, które są warunkami odbiegającymi od wszelkich standardów, nie tylko tych europejskich, co oczywiste, ale również tych polskich. Znaczy w Polsce prawo nie jest przestrzegane co do podstawowych kwestii związanych z warunkami odosobnienia ludzi siedzących za kratami. Należałoby o to walczyć, należałoby traktować to jako integralną część praw człowieka, ale nikogo to jakby nie interesuje. Te osoby są całkowicie wyłączone poza margines społeczeństwa, wręcz część tego społeczeństwa nieświadoma tego, co tam się dzieje, przyklaskuje pomysłom choćby tworzenia obozów pracy, z którymi występował tu niedawna wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, odpowiedzialny za więziennictwo. A co do tego, jak ja sobie radziłem, jak ja przetrwałem, no cóż, ja tylko mogę powiedzieć, że nie narzekam i każdy, kto prowadzi w Polsce działalność polityczną o jakimś charakterze antysystemowym, powinien być gotowy mentalnie do tego, że może kiedyś w takie miejsce trafić. W tym miejscu trzeba sobie umieć poradzić, w tym miejscu trzeba zrozumieć być może początkowo obcą i trudną do zrozumienia mentalność ludzi, którzy tam przebywają. Ale uważam, że każdy człowiek w miarę inteligentny jest sobie w stanie nawet w takich dość ekstremalnych sytuacjach poradzić. I nie miałem jakichś chwil, jeśli chodzi o to, czy załamania, czy depresji. No oczywiście nie było mi wesoło, co jest dość oczywiste. Natomiast no, nie powiedziałbym, że komuś się udało w jakiś tam szczególny sposób mnie psychicznie złamać. Pytanie od użytkownika bez nazwy. Czemu w opinii Mateusza służy kult żołnierzy wyklętych w Polsce? No, służy całkowitemu implementowaniu takiego głębokiego nastawienia antyrosyjskiego, rusofobicznego w Polsce z jednej strony, z drugiej strony w dziedzinie wewnętrznej służy całkowitej delegitymizacji Polski Ludowej, a tym samym legitymizacji tego, co było przed Polską Ludową, czyli II RP z jej niesprawiedliwościami społecznymi, a dzisiaj tak idealizowanej, a z drugiej strony gloryfikacji tego, co mamy po roku 89, czyli demontażu państwa sprawiedliwości społecznej. Czyli no, cele są bardzo oczywiste. Jest ten zewnętrzny, rusofobia, i ten wewnętrzny, delegitymizacja Polski Ludowej. Więc tutaj Jan Kowalski pisze, zawsze byłem z tobą i starałem się uświadamiać ludzi o twojej sytuacji. Bardzo cieszę się, że z nami tu, poza aresztem jesteś. A teraz pytanie, to jest kontynuacja, bo wiesz, ponieważ sporo pytań się pojawiło, to one są z opóźnieniem i tam jakiś czas temu zadałem pytanie o Kurdów i tutaj jest jakby kontynuacja, czyli Rożawa jest efektem manipulacji USA przeciw Iranowi oraz Syrii, to jest pytanie. Nie, tego nie powiedziałem. To jest interesujący, czytałem trochę na ten temat, to jest interesujący eksperyment społeczno-ustrojowy, jeśli chodzi o Rożawę. Myślę, że w sensie globalnym problem kurdyjski jest instrumentalizowany, natomiast ja nie mówię o konkretnych próbach utworzenia
państwowości czy parapaństwowości syryjskiej, kurdyjskiej, przepraszam, które miały w ostatnim okresie miejsce. Nie chcę tych konkretnych prób i ludzi, którzy za tym stoją, w żaden sposób oceniać. Co więcej, może być często tak, że te osoby no naprawdę mają bardzo dobrą wolę, starają się robić co w ich mocy, są idealistami realizującymi cele niepodległościowego ruchu kurdyjskiego, a mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że są wykorzystywani. Także to absolutnie nie odnosiło się do akurat do Rożawy, tylko odnosi się generalnie do kwestii wykorzystywania problemu kurdyjskiego przez siły zewnętrzne. Dobrze, ja chciałem zapytać, czy masz jeszcze siłę? Bo tu ogólnie pytania się wyczerpały, są różne komentarze, ja je mogę czytać, no ale tak... To możemy to przełożyć na kolejne spotkanie, na które z chęcią bym się dał, jeśli oczywiście będzie taka wola z tej strony. Dobra. Bo już dość długo rozmawiamy, więc też, żeby nie nużyć też naszych słuchaczy. Dobra, to jeszcze ostatnie dwa pytania przeczytam i na tym można zakończyć, bo to właśnie teraz wyskoczyły. Więc pytanie bez nazwy. Jaką prasę czytać papierową i internetową, żeby wiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie? Jakie kanały TV oglądać? Sama to już może polecić. I pytanie ostatnie, które przeczytam, już nie będę więcej czytał. Co Mateusz sądzi o pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki i o Berlingu i Wasilewskiej? No co do pytania pierwszego, no to oglądać w internecie twój kanał przede wszystkim, gorąco polecam. Jest też oczywiście cały szereg innych, w tym nowych, których ja nie znam, bo nawet nie zdążyłem przejrzeć, nie miałem przez 3 lata dostępu do internetu. Główną oazą wolności i wolnego słowa jest oczywiście dzisiaj internet. Z prasy papierowej, no ja miałem dostęp do niej w dużej mierze ograniczony, a jeśli chodzi o tą prasę polską, którą czytywałem, no to zdarzało mi się przeczytać czasem coś ciekawego w tygodniku Przegląd. Podczas tych ostatnich 3 lat zamknięcia zdarzało mi się czasami przeczytać dość dobre artykuły takich autorów jak choćby Agnieszka Wołkłaniewska w tygodniku Nie Jerzego Urbana. Zdarzało się też, mówię oczywiście o tym, to jest w pewnym sensie mainstream, prawda? A zdarzało mi się od czasu do czasu przeczytać coś sensownego, choćby artykuły Krzysztofa Podgórskiego dotyczące sytuacji międzynarodowej na łamach dziennika Trybuna. Więc no, pewnie jest kilka tych tytułów, znaczy ja nie sądzę, żeby jakikolwiek tytuł prasowy w Polsce, mówię o prasie drukowanej, wart był czytania od deski do deski, ale w wielu tytułach pojawiają się nazwiska dziś interesujących autorów i ja bym raczej sugerował się autorami, których uważam za wartościowych i za dobrych dziennikarzy czy dobrych analityków, publicystów, a nie tytułami. Bo te tytuły, jakość całości danego wydania konkretnego tytułu bywa różna. Co do drugiego pytania, przepraszam, jeszcze co do telewizji. No cóż, ja nie miałem dostępu do kanałów telewizyjnych, które chciałbym oglądać. Uważam paradoksalnie, oczywiście zaraz wszyscy znów okrzykną, że to propagowanie kremlowskiej tuby i tak dalej, ale ja uważam, że jest kilka kanałów telewizyjnych, które prezentują coś innego niż mainstream w Polsce i które warto oglądać. Są to RT, czyli dawniej Russia Today, bez wątpienia. Moim zdaniem bardzo istotny kanał. No, ja tylko przypomnę, że w tym kanale występują ludzie prezentujący poglądy w mniejszym lub większym stopniu antysystemowe z bardzo różnych krajów. Chociażby jeśli chodzi o RT, no to mamy tak znane i rozpoznawalne postaci jak Noam Chomsky. Jeśli chodzi o media z innych krajów, no cóż, na pewno jak chcemy się dowiedzieć czegoś o Bliskim Wschodzie, warto jest czasem sięgnąć do telewizji Press TV, telewizji irańskiej, która prezentuje całkiem inny punkt widzenia niż media amerykańskie, czy też amerykańskie media polskojęzyczne, z którymi my mamy do czynienia de facto, jeśli chodzi o media elektroniczne i telewizję. No i pewnie jeszcze kilka innych mniejszych kanałów. Nie wiem w tej chwili, jak wygląda, nie jestem hiszpańskojęzyczny, więc nie wiem, jak wygląda w tej chwili kondycja, czy on w ogóle jeszcze działa, kanału, który kiedyś był chwalony, telewizyjnego, czyli Telesuru wenezuelskiego. Nawet nie wiem, czy on funkcjonuje w związku z sytuacją aktualną w Wenezueli. Ale no, kilka krajów na świecie stara się wspierać alternatywny przekaz medialny i wbrew pozorom to właśnie jest takie paradoksalne, że te kraje, które
tak zwany liberalny, czy o autorytaryzm, zapędy cenzorskie, no to te kraje tak naprawdę dają trybunę tym ludziom, których poglądy są całkowicie wyeliminowane z mediów głównego nurtu w tychże krajach Zachodu. Dlatego bardzo gorąco polecam sięgać po to źródło. A co do Berlinga i Wasilewskiej, wydaje mi się, że w zakresie pewnych zasług historycznych zdecydowanie bliższa jest mi postać Zygmunta Berlinga. Tak samo jak i uznaję oczywiście dywizję Kościuszkowców za bez wątpienia, bez żadnego cienia wątpliwości, bohaterów, o których powinniśmy uczyć nasze dzieci. Więc tutaj są dwa takie komentarze do ciebie. Super, dzięki za odpowiedź. Chciałbym być w tak dobrej formie mówczej po 3 latach od siatki. A drugie to od Krzysztofa Kachela. Proszę o przeczytanie mojego pozdrowienia. Pozdrowienia od zwolenników z PNIEW dla pana Piskorskiego oraz kanału Odrodzenie Komunizmu. No, pozdrawiam PNIEWy. Wprawdzie nigdy nie byłem, nigdy się nie zatrzymywałem, ale często przyjeżdżałem. Będąc na trasie. To co, to kończymy na dzisiaj. Kończymy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali. No i tobie też, bo dużą wytrwałością się wykazałeś w prowadzeniu całości dzisiaj. I no, mam nadzieję do rychłego usłyszenia i zobaczenia. Myślę, że może za jakiś czas będzie też okazja z częścią z osób, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, w taki właśnie sposób spotkać się bezpośrednio, bo być może po tym okresie, powiedzmy, kwarantanny związanej z brakiem możliwości kontaktowania się z szeregiem osób, uda nam się wyruszyć do różnych miejsc w kraju i spotkać się z wami, porozmawiać bezpośrednio, a przede wszystkim posłuchać waszych opinii i poglądów. Może właściwie trzeba było powiedzieć, że ja bym się mógł dzisiaj więcej dowiedzieć, nauczyć od słuchaczy i od zadających pytania niż oni ode mnie, bo no, sytuacja, w której się znalazłem, można ją określić mianem takiej deprywacji informacyjnej niemalże pełnej, izolacji informacyjnej i deprywacji informacyjnej. Także ja z chęcią z każdym porozmawiam i naprawdę mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że będę musiał czegoś dowiedzieć więcej o was, jaki jest wasz pogląd na to, jak wygląda sytuacja w kraju i jakie są ewentualne sposoby skutecznego działania. Dobra, to jeszcze na koniec tutaj masz zaproszenia do Katowic i pozdrowienia z Pabianic. A i do Katowic, i do Pabianic z przyjemnością bym się wybrał i też pozdrawiam słuchaczy i pytających z tych miast. Dobra, no to co, to na następnego. Mam nadzieję, że wkrótce to powtórzymy. Bo naprawdę sporo... Do usłyszenia z ogromną przyjemnością, do usłyszenia. Naprawdę dziękuję za pytania, bo pytania były ciekawe. Ja wiem, że na niektóre z nich można by było odpowiadać dłużej, a nawet dyskutować, więc może następnym razem uda się jakąś taką nawet formułę dyskusyjną przeprowadzić, w której na te moje dywagacje autorzy pytań mogliby jeszcze coś dodatkowo odpowiedzieć, czy przedstawić też swój punkt widzenia, bo to jest istotne. Dobra, no to cześć. Pozdrawiam, cześć. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję. No, cześć, cześć. Towarzysze, dzięki za... O, jest Tomasz Jankowski, który napisał o 21:37. No dobrze, więc zobaczę, jaka jest jakość tego, bo podobno jest kiepska jakość internetu. Ja niestety za to nie odpowiadam. No, kiedy nagrywam z samochodu, to jakość internetu jest lepsza, wtedy obraz też jest lepszy. No może kiedyś... Kiedyś tutaj jak znacjonalizujemy TVP albo znacjonalizujemy TVN, to jakość komunistycznej propagandy będzie lepsza, a póki co no jest jak jest, no i tak jak jeśli chodzi o polską lewicę, no to inni mają jeszcze gorzej. Więc tym optymistycznym akcentem żegnam, no i chyba będziemy to kontynuować, bo naprawdę sporo było tutaj pytań i więc widzę i Mateusz naprawdę w dobrej formie, no. W dobrej formie i psychicznej, i intelektualnej, więc warto ten cykl rozmów z Mateuszem Piskorskim kontynuować. Więc wszystkich tutaj pozdrawiam i do następnego.